Twoja telewizja. Nowodworska TV. Trzydziestego czerwca na Stadionie Miejskim w Nasielsku odbyły się Dni Nasielska. Impreza zorganizowana przez Urząd Miejski w Nasielsku oraz Nasielski Ośrodek Kultury rozpoczęła się o godzinie 13 zawodami sportowo-rekreacyjnymi dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Następnie na scenie pojawiły się zespoły oraz podopieczni Nasielskiego Ośrodka Kultury. O godzinie 18 na scenie zrobiło się kolorowo i tanecznie za sprawą pokazu zumby. Po zumbie przyszedł czas na mecz pomiędzy drużyną samorządu a strażakami. Kiedy rywalizacja sportowa dobiegła końca, na scenie pojawiły się zespoły Desperados oraz Metro Cover Band. Gwiazdą wieczoru był Roberto Zuccaro, który śpiewał najpiękniejsze włoskie przeboje. Imprezę zakończył występ bębniarzy z Doliny Rytmu oraz pokaz tańca z ogniem. Dni Nasielska to największa impreza organizowana na terenie gminy Nasielsk. Z niecierpliwością czekamy na następne Dni Nasielska już za rok. Mariusz Ziółkowski, Nowodworska TV. Twoja telewizja. Nowodworska TV.